Witam w ten gorący lipcowy poranek. Jesteśmy w tej chwili w energetyce żywiołu ognia i powiem trochę dzisiaj o tych żywiołach, o tej zapomnianej wiedzy w kontekście ziół, ale najpierw przeczytam taki mem, który mi się spodobał. Zanotowałam sobie takiej treści. Czytam stare książki. Wolę uczyć się od tych, co budowali cywilizację, niż od tych, którzy ją teraz niszczą. I jeżeli tak spojrzymy głębiej, to zobaczymy, że to tyczy się wielu dziedzin życia, ale także naszego sposobu postrzegania, naszego sposobu patrzenia na rzeczywistość, na naturę, na zioła też. I ta współczesna narracja to zamyka nas w takich schematach myślenia, i na przykład to dotyczy też ziół w ten sposób, że uważamy, ponieważ nauka nam mówi, że w ziołach działają substancje aktywne, no i skupiamy się na tym, jakie aktywne substancje są, w jaki sposób działają, może nie w jaki sposób, tylko jak działają, bo tego nie tłumaczą w jaki sposób. Natomiast zioło, roślina, która wyrasta w jakimś środowisku, które sobie wybiera, ona pobiera z ziemi wodę, czerpie minerały, pobiera od słońca energię, biofotony. Jest tam informacja energetyczna, pobiera informację energetyczną ze środowiska, z eterów, w którym jest, i tworzy lekarstwo. Kiedyś ktoś powiedział, jakiś naukowiec kanadyjski chyba, że natura jest najlepszym chemikiem. Czyli ona, tworząc to lekarstwo, w odpowiednich proporcjach dobiera sobie te składniki, tworzy związki. Ale oprócz tego jest coś, o czym nauka współczesna nie mówi, o tym działaniu właśnie energetycznym. To jest ta energia witalna, energia życia, informacja energetyczna, która oddziałuje na całość, która oddziałuje na ciało, na umysł, na ducha, na emocje. I to jest coś, czego mędrca, szkiełko i oko nie znajdzie w ziołach, natomiast to jest stara wiedza, która jest obecna we wszystkich kulturach, w tej starej medycynie. Medycyna chińska to używa, Ajurweda to używa, tradycyjne zielarstwo to używa, Indianie amerykańscy, Ameryki Południowej, Północnej nazywają to duchem rośliny. Ajurweda nazywa to praną, medycyna chińska nazywa to energią qi. Nasi przodkowie nazywali to boski ichor. Także wszystkie kultury wiedziały o tym, znały to i zioła dopasowywano właśnie pod tym względem. Pod tej energetyki żywiołów, tej informacji energetycznej, którą dają. I dopasowywały zioła do człowieka, a nie do choroby. To jest bardzo ważne, bo chodziło o to, żeby doprowadzić organizm do równowagi, żeby doprowadzić tą równowagę energetyczną, doprowadzić do równowagi ruch w organizmie, ruch płynów, ruch energii, ruch krwi i tak dalej, ruch tkanek. Dlaczego ja mówię o tym ruchu zawsze? Dlatego, że życie to jest ruch. To nie jest bezruch. W żywym człowieku cały czas jest ruch, cały czas jest ruch energii, cały czas jest ruch krwi, cały czas komunikują się komórki, cały czas jest informacja przekazywana, serce bije, wymiana tlenowa.
procesy chemiczne, które są wyzwalane poprzez tą energetykę. Nie poprzez to, że coś tam dołożymy, damy, tylko właśnie, jeżeli nie będzie tego harmonijnego ruchu, no to będą zawsze choroby. I tutaj te żywioły to są taką może bardzo ważną, bardzo istotną kwestią, ponieważ one kierują też tym ruchem. Tego nie zrobi żadna rzecz z apteki na przykład, z fabryki, bo te rzeczy są energetycznie martwe. One tylko chemicznie oddziałują. A my musimy tutaj, jeżeli jest na przykład zastój, no to wtedy trzeba to poruszyć, ten zastój. Nasze narządy pracują w ten sposób, że zasysają płyny wraz ze składnikami i wyrzucają to, co niepotrzebne. One pracują jak gąbka. Jeżeli mamy gąbkę z brudną wodą i chcemy czystą wodę do tej gąbki, to musimy najpierw użyć siły, użyć tego ruchu, żeby wyrzucić to i ona sobie wtedy, ta gąbka, pobierze tą czystą wodę. Tak samo nasze narządy tak pracują, nasze systemy, to wszystko. Jeżeli mamy zastój na przykład w przewodzie pokarmowym, nie ma ognia trawiennego, jest letarg tkankowy, to wszystko ledwie działa, to czy my jakieś suplementy pomogą? Oczywiście, że nie. Tam trzeba to ruch poruszyć. I na przykład zioła aromatyczne, one mają tą naturę dyfuzyjną, to jest natura ognia. Czyli rozpraszają. Ogień rozprasza mrok, ogień rozprasza zimno. Zimno to jest zastój. Zimno się kumuluje w środku, natomiast ta energia ognia idzie na zewnątrz. I każde zioło, każda roślina ma jakiś zapach, natomiast nie wszystkie są aromatami i zioła aromatyczne zawierają olejki eteryczne, które mają takie częstotliwości, takie wibracje, że ta roślina, jak jest ciepło, nie może ich utrzymać i one się po całym pomieszczeniu, czy no na przykład jeżeli olejek eteryczny do gorącej wody wkropimy, to zaraz czujemy w całym pomieszczeniu. Rozprasza. I to samo się dzieje w naszym organizmie. Jeżeli tam jest zastój, to ono będzie rozpraszać do góry i na zewnątrz. Czyli tą energię, te płyny, bo za tym pójdą płyny, za tym pójdą na przykład lepsza komunikacja komórkowa, hormony, neuroprzekaźniki, zacznie to wszystko bardziej żywe być, bo tak jak jeżeli pogrążamy się w letargu, no to jest bezruch, to jest bezruch. I dlatego na przykład ciepło, zimno w ziołach, czyli zioła chłodzące, zioła rozgrzewające, one mogą być ciepłe, one mogą być gorące, to jest najważniejsze właśnie to działanie, żeby ruszyć, czyli jeżeli mamy zioło, które chłodzi, no to ono zmniejszy to ten ogień w nas. Jeżeli zioło, które rozgrzewa, to ono zwiększy ten ogień w nas. I teraz właśnie przejdę do tych stanów tkankowych, dlatego że bardzo łatwo możemy sobie rozpoznać nasze dolegliwości na podstawie właśnie tej energetyki. I czym jest zimno? I czym jest ciepło? Ciepło wyraża się poprzez energię ognia, czyli jaki ogień jest, jak wygląda ogień. Ogień jest czerwony, ma pewne barwy, żółty, pomarańczowy. Czyli jeżeli zobaczymy, że mamy na ciele
jakieś wysypki czerwonego koloru, czy jakieś plamy czerwone, czy na przykład żółte, wtedy będzie za dużo ognia w wątrobie. To mamy nadmiar ognia. Jeżeli mamy, no wiadomo, też stany zapalne, podniesiona temperatura, no to medycyna w tej chwili współczesna mówi, no to jest za dużo gorąca. Stan zapalny i temperatura. Natomiast ta stara wiedza mówi, że ogień to jest też siła. Ogień może spalać. Ogień siła jest duża, czyli jest nadczynność narządów, przyspieszony metabolizm, krew szybciej krąży, serce szybciej bije i te wszystkie rzeczy, które są związane z tą siłą. Zbyt dużo tej siły. Czyli trzeba tam złagodzić to. Wtedy dajemy zioła chłodzące. Jeżeli mamy nadczynność narządów, nadczynność tarczycy, wszystkie te i emocje te takie ogniste, złość, rozgorączkowanie. Co się dzieje, jak się zdenerwujemy mocno? Serce zaczyna bić szybciej, krew zaczyna szybciej krążyć, nadciśnienie. Ciśnienie się podnosi. Czerwone plamy zaczynają wyskakiwać na twarzy, tak? Także to pokazuje nam to, co robi energia ognia, żywioł ognia w nadmiarze. Natomiast po drugiej stronie mamy zimno. Czyli jak zimno możemy opisać? No, na przykład w styczniu widzimy, że wszystko zamiera. Kolory białe, szare. Jasne, zimne kolory, niebieskawe nawet, sine. Wszystko zamiera. I w naszym ciele możemy właśnie poznać po tym, że będziemy bladzi, skóra będzie blada, nie będziemy mieli siły, nie będziemy mieli siły tego ognia, nie będziemy mieli energii. Będziemy czuć zimno. Będziemy potrzebować więcej warstw odzieży. Na przykład stopy będą nam marzły, dlatego że niewystarczająco krew to ciepło nam daje w tych najbardziej oddalonych punktach. Czyli to będą stopy, to będą dłonie. Trawienie. Nie ma ognia trawiennego. Czyli jest spowolnione, wszystkie procesy metaboliczne są spowolnione. Niedoczynność narządów, niedoczynność tarczycy, niedoczynność nerek, niedoczynność wątroby. I taka depresja, jeżeli chodzi o emocje. Człowiek w depresji, to takiej zimnej depresji, to on nie ma siły na nic. On by leżał i go nic nie obchodzi, co się dzieje. Nie ma tej siły, żeby wstać, żeby coś zrobić. Po prostu pogrąża się w takim letargu, tak samo jak tkanki. I jeżeli nawet będziemy denerwować tego człowieka, zaczepiać i coś mu powiemy takiego, że ruszy go w końcu, to on szybko nie wybaczy, będzie trzymał tą złość, ponieważ nie ma ognia, który by ją wypalił. Także tutaj mamy to ciepło i zimno, które to jest podstawowa rzecz, na jaką dzielimy energetycznie zioła, czy rozgrzewają, czy trochę rozgrzewają, czy chłodzą, czy trochę chłodzą. Żebyśmy mogli dobrać do osoby, do człowieka. Ja dobieram do człowieka, który siedzi przede mną, zioła, a nie na chorobę. Oczywiście zioła mają powinowactwa i wtedy w drugim stopniu, no to daje, czy to będzie wątroba, czy to będzie układ pokarmowy i tak dalej.
Następnie mamy działanie, które nawilża lub osusza. I teraz, jeżeli mamy suche tkanki, no wiadomo, jak sucha skóra jest, co się dzieje? Ona jest sucha, ona się łuszczy, ona łatwo się można zranić, dlatego że tam nie ma tej warstwy ochronnej. To samo się dzieje w przewodzie pokarmowym, to samo się dzieje w nabłonach śluzowych gardła i jamy ustnej i tak dalej. Jeżeli mamy suchość, to nie ma tej warstwy ochronnej. Ta błona śluzowa jest ranna. Tam jest otwarta na patogeny. Także łatwo będziemy łapać infekcje i to samo się dzieje w przewodzie pokarmowym. Zawsze patrzymy na wszystkie, na całość tkanek, nie tylko na jeden obszar, który nas interesuje. Trzeba spojrzeć też głębiej, oceniając, dlatego że problem, który powstał, na przykład problem gardła, niekoniecznie źródło tego jest w gardle. I tutaj będziemy musieli nawilżyć te tkanki. Jeżeli mamy na przykład słoneczne poparzenie, no to odruchowo sięgamy po aloes, ponieważ jest zimny, chłodzi i nawilża, bo jest też podrażniona, też wysuszona ta tkanka. I po drugiej stronie mamy zbyt dużo nawilżenia, zbyt dużo flegmy, zbyt dużo wody, która nie chce opuścić. Czyli zobaczymy, że no na przykład mamy obrzęki. To one tam kumulują, ta woda się nie rusza, tam jest po prostu, te płyny są i one nie chcą wyjść, bo to będzie też dotyczyło tonusu tkanek. Czyli tutaj musimy dać zioła na przykład, które osuszają, ale też trzeba uważać, żeby nie przesuszyć za bardzo. Inaczej inne zioła daję osobie, która ma konstytucyjną, jak gdyby nadmiar tej wody, konstytucyjnie, czyli tak już jest zbudowana, niż osoba, która jest konstytucyjnie sucha, a akurat jest jakieś tam zaburzenie, które powoduje to, że ta woda się gromadzi. I przeważnie wszystkie zioła, które gorzkie zioła, to one osuszają tkanki. I czasami po prostu trzeba, jeżeli osoba ma konstytucyjną suchość, wymieszać z ziołami, które energetycznie to zrównoważą. I to też dotyczy emocji, bo jeżeli osoba, która jest na przykład, ma dużo wody w sobie, taka bagnista stagnacja ją ogarnia, ona będzie płakać, ona będzie łzy wylewać. Natomiast osoba oschła, sucha, no, ma te emocje takie wysuszone, taka jest, ona nie potrafi się wyrażać, ona też cierpi z tego powodu. I trzecią taką parą kaloszy to jest tonus, czyli rozluźnianie i napinanie tkanek. I też dotyczy to wszystkiego. I na przykład jeśli mamy zbyt luźne tkanki, ja może powiem to na przykładzie, będzie łatwiej, na przykładzie instrumentów muzycznych. Na przykład, jeżeli mamy bęben i nakładamy na skórę na bęben, to musimy to odpowiednio wytonować. Czyli musi być ta elastyczność, ale nie może być tam zbyt wiotkie, bo nie będzie grać, nie będzie wydawać harmonijnych dźwięków i zbyt napięta. Ta skóra też nie wyda instrument dźwięków harmonijnych, czy na przykład struna od gitary. I wtedy patrzymy na tą, i to się dotyczy wszystkich tkanek. One muszą być elastyczne, ale nie mogą być zbyt spięte, a nie mogą być zbyt rozluźnione. To rozluźnienie na przykład możemy widzieć u osób, które nagle się odchudziły. I ta skóra taka zwisająca, gąbczasta.
To mogą być na przykład parodontoza, tak? To o nazwisko. Tam nie ma tego tonusu, który to trzyma na miejscu. To będą żylaki, to będą przepukliny, to będą wszystkie te narządy na przykład. Ten tonus trzyma narządy na swoim miejscu, one mają formę. Jeżeli na przykład żołądek traci ten tonus, no to on będzie opadał, będzie naciskał na inne narządy i już nie będzie funkcjonował tak, jak potrzeba. Czyli tutaj będziemy musieli dać zioła, które napną trochę te tkanki. Będą, na przykład oczar jest taki, to są zioła, które napinające, które dadzą tej siły takiej w błonach śluzowych, we wszystkim tak naprawdę. I po drugiej stronie to mamy znowu zbyt napięte tkanki. Czyli jeśli tkanka zbyt napięta, to wtedy nie ma tego ruchu, który tych płynów, ona będzie blokować ten ruch. Nie ma tego przepływu. Czyli to musi być wszystko w równowadze. I dotyczy to wszystkich tkanek, i wtedy nie musimy, jeżeli mamy takie objawy, które wskazują na to, że te tkanki są poblokowane, no na przykład jeżeli mamy poblokowane tkanki, też możemy mieć obrzęki, bo nie da wyjść. Jeżeli mamy, znowu czasami jest tak, że te blokady nie pozwalają wejść, czyli to jest jak dwukierunkowa ulica. To musimy też zwrócić uwagę właśnie na tę historię. I wiele osób mnie pyta, jakie zioło na to, jakie zioło na tamto. A ja powiem tak. Jeżeli mamy na przykład dolegliwości żołądka, to musimy dobrać do stanu tkanek. Możemy mieć żołądek gorący, czyli za dużo tej energii ognia, za dużo tego ciepła w tym żołądku, no to jest stan zapalny. Czyli musimy dać zioła chłodzące. Możemy mieć żołądek zimny, zimne trawienie, czyli brak. W ogóle tam się nic nie dzieje, tam przelatuje to wszystko. A wiadomo, że jeżeli w żołądku się nie strawi tak, jak potrzeba, to nieodpowiednie cząsteczki już dalej pójdą i tam już inne enzymy działają i nie będzie to działać. Tak? To będzie zimny żołądek, zimne trawienie. Nie ma trawienia. Następnie możemy mieć suchy żołądek. Zbyt mało, te błony śluzowe będą wysuszone, czyli będzie ten kwas żołądkowy działał w ten sposób, że będą powstawać na przykład jakieś nadżerki, jakieś wypalenia, jakieś wrzody, tak? Czyli trzeba tam nawilżenia. Jeżeli jest zbyt dużo, kiedyś, jeszcze przed wojną, ja mam podręczniki do nauki medycyny przedwojenne, trafiłam i tam jeszcze był coś takiego jak katar żołądka, czyli jest za dużo tych śluzów, za dużo tej flegmy w żołądku, jak to stara medycyna nazywała. No i oczywiście to jest wtedy do różnych tam patogenów, do rozwoju odpowiednie środowisko. I kolejny to mamy to stan napięcia i rozluźnienia. Jeżeli mamy zbyt luźną tkankę, no to ten żołądek będzie tracił kształt, będzie opadał, będą się tworzyć przepukliny czy przełyku. I no nie funkcjonuje wtedy. Musimy dać trochę tego ziół, które będą napinać te tkanki. I po drugiej stronie mamy żołądek zbyt napięty, zbyt spięty, i to jest głównie na skutek stresu, ale nie tylko, ale głównie na skutek stresu, bo wtedy
Jeżeli jesteśmy w stresie, to no, krew odpływa, idzie w mięśnie, tam gdzie będziemy walczyć lub uciekać. Musimy mieć siłę w mięśniach. Natomiast tutaj on się blady robi, on się robi spięty i tam nie zachodzą procesy trawienne. Zresztą, jeżeli jesteśmy w stresie, to tak naprawdę układ pokarmowy przestaje działać, bo jest człowiek nastawiony wtedy, żeby na ratowanie życia, na ucieczkę albo na walkę, nie na to, żeby tam procesy trawienne zachodziły. Także w ten sposób działają zioła. To jest to podstawowe działanie. Oczywiście mamy dalsze, też są jakieś tam substancje ważne w tych ziołach, ale to już jest jak gdyby drugoplanowa. Dlatego, że jeżeli nie poprawimy tej całej energetyki w sobie, no to tam nie będzie, to nie będą działać sama substancja. Na przykład mówią, że no, kurkuma, kurkumina działa i takie dawki, takie stężenia. Ajurweda na przykład, Ajurweda najdłużej używa kurkuminy, ma 5000 lat doświadczenia. I oni twierdzą, że nie używamy, w całości używamy zioło. Kurkumina, kurkuma jest bardzo gorzka i bardzo wysusza krew. Dlatego się to złote mleko czy do potraw dodaje, bo tam się energetyka i smak potrawach miesza, czy mleko, które też nawilża, złote mleko. A nikt nie je tak po prostu, czy tam, nie wiem, z pieprzem, mówią, trzeba używać. No ale powysusza. Ja tam znam osoby, które sobie po suplementach tak wysuszyły krew, że no, to jest odczuwalne. To na przykład będziemy czuć pieczenie w oczach, będziemy mieć w jamie ustnej suchość, ale czasami dochodzi do tego, że no, kości skrzypią, zaczynają skrzypieć, dlatego że ta suchość powoduje to tak, jakbyśmy zabrali olej z silnika. Także trzeba po prostu uważać, pomyśleć, co się dzieje w moim ciele, jakie dobrać zioła. W jaki sposób one działają energetycznie? Czy one osuszają, czy one bardzo wysuszają, czy one nawilżają, czy one rozgrzewają, czy one chłodzą i w jaki sposób te tkanki napinają, czy rozluźniają? To się dotyczy wszystkich narządów. To dotyczy wszystkich systemów, i systemu nerwowego, i systemu krążenia, i tak dalej. Do wszystkiego. I to jest ta wiedza zapomniana, wyrugowana z Europy tak naprawdę, ale jest w tych starych książkach. Ja sięgam często, jeżeli badam jakieś zioła, to pierwsze co, to sięgam do tych starych ksiąg. Jak oni stosowali, co oni twierdzili, czy na przykład święta Hildegarda, czy Avicenna, czy Hipokrates, Paracelsus i tak dalej, no medycyna chińska, Ajurweda, co mówi, ale sama też oceniam, obserwuję, co się dzieje, kiedy piję te zioła, jaką reakcję w ciele mam po godzinę po, czy 15 minut po wypiciu. No i obserwuję osoby, które zażywają te zioła, którym zalecam, i się okazuje, że to jest jeden z lepszych systemów oceny tego, co możemy dać. Bo jeżeli mamy suchość i będziemy używać zioła, które wysusza,
to wtedy będziemy coraz bardziej się pogłębiać w tej suchości. A tutaj trzeba, no, wystarczy czasami wymieszać, dać zioła do równowagi, zioła, które nawilżą. Także to jest taka wiedza, którą też w książkach zawieram. Tajemnice ziół, zapomniana wiedza. Przy każdym profilu piszę właśnie o tym działaniu energetycznym, na jakie tkanki działa, powinowactwo, czy w jaki sposób energetycznie działa. I niedługo wyjdzie trzecia część, i w tej trzeciej części, we wstępie, napisałam, w jaki sposób czytam z pulsu, co jest też bardzo pomocne, i w prosty sposób opisałam. Także niedługo będzie ta książka, a ja po wakacjach postaram się coś jeszcze nagrać, może jakąś serię o konkretnych ziołach, o konkretnych działaniach. To chyba na tyle. Dziękuję.